Witajcie w kolejnym odcinku serii Transportowe Opowieści. W tym odcinku dowiecie się więcej o Ikarusie 260. Jak powstał ten model oraz jakie podtypy można było spotkać w Polsce, o tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału. Wbijajcie również na moje social media Instagram, TikTok, X oraz serwer na Discordzie. Nazwy tych profili macie podane w opisie. A ja przechodzę do tematu tego odcinka. Ogólnie produkcja Ikarusów serii 260 rozpoczęto w 1972 roku. Pierwszy podtypem był Ikarus 260.00, który był następcą produkowanego w latach 1965-73 modelu 556. Jednak pierwsze Ikarusy w Polsce, jakie do nas trafiły, to były już Ikarusy 260.04. Autobusy te eksploatowane były w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz Katowicach. Charakteryzowały się wąskimi otwieranymi oknami i srebrnymi rurkami w środku. Zaś w roku 1981 ze względu na trudności eksploatacji autobusów Jelcz PR110U ponowiono import tego modelu. Podtyp 04 stanowił polską wersję przeznaczoną właśnie na nasz rynek, dostosowany przez producenta do potrzeb polskich przewoźników. Do napędu tej wersji zastosowano 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Rabaman D2156KM6U o mocy 193 koni mechanicznych. Jednostka napędowa zblokowana była z pięciobiegową z manualną skrzynią biegów Czepel ASH75. W układzie jezdnym zastosowano oś przednią LiAZ A4 produkcji radzieckiej oraz most napędowy MVG018.59. W 1985 roku rozpoczęto stosowanie węgierskiej osi przedniej Raba MVG832 zamiast podzespołów produkcji ZSRR. W tym samym roku import modelu 260.04 został wstrzymany z powodu rozpoczęcia produkcji autobusu Jelcz M11, opartego na tym samym co Ikarus 260 podwoziu. Ogólnie o historii powstania tego modelu już jest film. W latach 1990-91 wznowiono montaż Ikarusa 260.04 w Warszawie, używając nowych nadwozi i zregenerowanych części ze starych Ikarusów. Na początku lat 80. minionego wieku do Polski trafiła również partia modelu Ikarus 260.02, przeznaczonego na rynek NRD. W stosunku do odmiany 04 ta wersja różniła się mniejszą liczbą otwieranych okien oraz tego, że kabina kierowcy nie była niczym odseparowana od części pasażerskiej. W 1993 roku przewoźnik ZKM Zawiercie zakupił 3 egzemplarze modelu 260.73B. Do napędu tej wersji zastosowano turbo doładowany silnik Rabaman D2156HM6UT o mocy maksymalnej 220 koni mechanicznych, który współpracował z 6-biegową manualną skrzynią biegów ZF6S-90U. W latach 1993-94 prowadzono sprzedaż zmodernizowanego modelu Ikarus 260.73A. Zastosowano w nim zmodernizowany 6-cylindrowy silnik Raba D10UTS-150 o mocy 205 koni mechanicznych, która była zblokowana z 3-biegową automatyczną skrzynią biegów Voigt D863.3 lub 4-biegową skrzynią biegów ZF4HB500. Nieznacznej modernizacji uległo nadwozie poprzez zastosowanie nowego wzoru dwupłatowych drzwi. W 1997 roku sprzedano po jednym egzemplarzu modelu 260.59E oraz 260.30A, które od podtypu 73A różniły się zastosowanym silnikiem spełniającym normę Euro 2, innym układem siedzeń we wnętrzu pojazdu oraz ich typem. Ikarus 260.59E był ostatnim sprawdzonym nowym Ikarusem 260 w Polsce. Dokładnie ten Ikarus jeździł w Czechowicach-Dziedzicach. Należy też wspomnieć, że montaż serii 200 w Polsce to była inicjatywa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.
Samicor 260 okazał się być całkiem dobrym hitem eksportowym, nie tylko na rynek polski. Oczywiście te autobusy były eksportowane głównie w krajach byłego RWPG. Były one produkowane dosyć długo, bo aż do 2002 roku je montowano. A w tym filmie to już wszystko. Podziękowania kieruję dla Kładzkodnic Batman, który pozwolił mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Link do jego kanału i wykorzystanych nagrań są w opisie tego filmu. Dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał. Oczywiście propozycje kolejnych tematów na film możecie pisać w sekcji komentarzy. A ode mnie to tyle. Żegnam Was, Higgsdrift. Cześć. Aklımdaki tek soru.